Ojciec się urodził w Zakopanem. Wychował się w Krakowie i w Roganinie. Rodzice przyjechali w 1934 roku do Londynu. No i to był początek. Ojciec, dlatego że był przedtem w Anglii, że miał żonę Angielkę, że miał znajomości w Anglii i znał bardzo dobrze angielski język. To było dobre przygotowanie na późniejsze jego lata ambasadora. Bardzo pomogło w stosunkach z politykami angielskimi. Anglicy mieli zaufanie do niego. No, przyjechał Karski z wiadomościami z getta. Ojciec poszedł do Idena, przedstawił Karskiego. Iden był bardzo zainteresowany, ale w końcu nic nie wyszło. Polska była aliantem, sojusznikiem Anglii, a potem jak weszli Sowieci i nagle Polska jest niczym. Anglicy cofnęli uznanie dla rządu emigracyjnego. Ojciec wystosował nam notę do rządu brytyjskiego, że Polska nie uzna agresji sowieckiej. Rada Czech dosyć długo istniała. Anders Arciszewski, ojciec. Ojciec od początku do końca. Był cały czas tak. Ojciec został prezydentem w 1979. Wahał się bardzo z powodu wieku, był bardzo stary już. Były początki Solidarności, współpraca między migracją a opozycją w Polsce rosła. Prawie każdy liczący się Polak, który przyjeżdżał z kraju, z wizytą przychodził do ojca. Wałęsa był 2 razy, poza tym Jan Józef Lipski, była korespondencja z Michnikiem. Fundusz pomocy krajowi, ludzie dawali dużo, to były tysiące funtów dawane. Kuroń był tym motorem tego wszystkiego i był bardzo popularny tutaj i ojciec to bardzo promował. Czas przełomu, myśmy byli przylepieni bez przerwy do radia. Okrągły stół, były te pierwsze wybory. To wszystko widać było, że to wszystko się, że ten komunizm się kruszy. Ojciec zawsze uważał, że przyszłość Polski jest w Europie. European Movement to było takie przygotowywanie prawie do Unii Europejskiej, bo na wszystkie zebrania European Movement jeździł. Ja myślę, że marzył, żeby Polska się dobrze rządziła, żeby była częścią Europy właśnie. Jego długie życie urodził się w czasie rozbiorów. Potem widział odrodzoną Polskę, potem tą klęskę wojenną, potem komunizm, a nareszcie Polskę znowu. To był wspaniały cykl. Bardzo kochający ojciec. Był za spacerami, za fresherem. Kochał literaturę i sam świetnie pisał. I miał bardzo dobre poczucie humoru. Poza tym można było z nim rozmawiać o wszystkim. Wszyscy go interesowali. Mógł być kucharz, czy kielner, czy ktoś. Jego interesowało to, co miał ten człowiek do powiedzenia. Nawet jak miał tyle lat, umarł mam 101 lat i tak czuł zupełnie opuszczony po jego śmierci. Tak, jego głos właśnie przechodzi w tak, bo on wygląda taki sztywny, on wcale nie był. Nie był zupełnie. Nie był. Absolutnie nie był. Bardzo ciepły, bardzo.